21 grudnia 2020 roku. Adwentowy poniedziałek poprzedzający święta Bożego Narodzenia. Specyficzne, bo odbywane w warunkach epidemicznych ograniczeń. Ostatnie 13 w tym roku, 2020, spotkanie poświęcone problematyce odpowiedzialności karnej. Miło mi spotkać się z Państwem w przedświąteczny poniedziałek i kontynuować rozważania dotyczące kwestii związanych z zasadami i regułami pociągania do odpowiedzialności represyjnej. Spotykamy się w atmosferze świątecznej. Zakładam, że nie tylko w hotelu w Indianie, o którym jakiś czas temu informował nas pan profesor Hoffman, ale już w każdym miejscu znajdują się świąteczne choinki i pewnie raczej myśli nasze uciekają w kierunku tego, co istotne z perspektywy najbliższych kilku dni. Spróbujmy jednak przez moment pochylić się jeszcze nad problematyką związaną z konstytucyjnymi aspektami szczególnego obszaru związanego z odpowiedzialnością karną. To jest kwestiami dotyczącymi poszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym. Poszerzenia w stosunku do tego, co opisane jest w przepisach typizujących zawartych w części szczególnej albo w regulacjach zawartych w tak zwanym pozaustawowym prawie karnym. Mówiąc o poszerzeniu zakresu odpowiedzialności karnej w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym, mam na myśli szczególne rozwiązania, które z punktu widzenia terminologii wykorzystywanej w zakresie rozważań ze sfery teorii i dogmatyki prawa karnego z jednej strony oraz pojęć, którymi posługują się stosujący prawo, w tym w szczególności sądy, określane bywają mianem tzw. postaci stadialnych i form zjawiskowych. Postaci stadialne to obok sprawstwa usiłowanie i przygotowanie popełnienia przestępstwa, a więc szczególne reguły pozwalające pociągnąć do odpowiedzialności karnej osobę, która nie ukończyła z jakichś względów swojego działania lub zaniechania w takim stopniu i zakresie, iż by można było stwierdzić, że spełnia ona swoim zachowaniem opisane w przepisie typizującym przesłanki odpowiedzialności umożliwiające uznanie jej czynu za dokonanie typu czynu zabronionego, za dokonanie przestępstwa opisanego w przepisie typizującym. Postaci stadialne to zatem formy, które poszerzają zakres odpowiedzialności karnej w aspekcie przedmiotowym, w tym w szczególności sensie, że pozwalają pociągnąć do odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych w kodeksie karnym kogoś, kto przestępstwa opisanego w przepisie typizującym nie dokonał, a swoją aktywność lub pasywność zatrzymał na jednym z etapów przed dokonania. Pozwalają konstrukcje związane z postaciami przed dokonania wyróżnić trzy różne obszary związane z przedmiotowym zakresem odpowiedzialności karnej. Centralną, określaną mianem dokonania, termin ten pojawił się już kilkukrotnie w ramach tej krótkiej wypowiedzi, którą rozumiemy jako wypełnienie wszystkich opisanych w przepisie typizującym przesłanek odpowiedzialności karnej. Z perspektywy znamion typu czynu zabronionego można zatem powiedzieć, że o dokonaniu przestępstwa mówić będziemy wówczas, gdy określone zachowanie mieć będzie takie cechy i wywoływać takie rezultaty, które pozwolą stwierdzić, iż wypełnione zostały wszystkie opisane w przepisie typizującym i prawidłowo zrekonstruowane znamiona typu czynu zabronionego. Jeśli chodzi o typy formalne, w których podstawą odpowiedzialności jest wyłącznie samo zachowanie się człowieka, więc określona postać działania lub zaniechania w oderwaniu od jakichkolwiek jego konsekwencji, o dokonaniu mówić będziemy wtedy, kiedy sprawca dopuści się zachowania odpowiadającego istocie opisanej w znamieniu czynnościowym oraz spełnione zostaną pozostałe przesłanki rekonstruowane ze znamion typu czynu zabronionego, w tym w szczególności przesłanki charakteryzujące stronę podmiotową, a czasami również elementy doprecyzowujące sposób zachowania, czyli działania lub zaniechania, nazywane znamionami modalnymi. W przypadku przestępstw skutkowych dla dokonania potrzebne nam będzie nie tylko wypełnienie opisanego w istocie danego typu czynu zabronionego zachowania w perspektywie znamion czynnościowych i realizacja określonych elementów charakteryzujących stosunek psychiczny sprawcy do czynu, a zatem elementy charakteryzujące znamiona strony podmiotowej,
plus potencjalne znamiona modalne, jeśli występują w określonym przepisie typizującym, ale także wystąpienie skutku jako jednego z elementów charakteryzujących znamię typu czynu zabronionego. Warto w tej perspektywie podkreślić, że o dokonaniu mówić będziemy wtedy i tylko wtedy, jeżeli w zależności od konstrukcji typizującej przed chwilą wskazane zostały dwie jej możliwe formy: przestępstwa formalnego lub przestępstwa materialnego, zachowanie sprawcy i w przypadku przestępstw materialnych wynikające z niego konsekwencje, a więc skutek, zostaną rzeczywiście zrealizowane. Dokonanie to zatem wypełnienie wszystkich przesłanek odpowiedzialności karnej, sprawienie czegoś, co odpowiada swej rzeczywistej istocie, ustawowej charakterystyce czynu. Stadia przed dokonaniem to takie wypadki, w których nie występuje co najmniej jeden z elementów charakteryzujących znamiona typu czynu zabronionego. Sprawca podejmuje zatem swoją zewnętrzną aktywność, ale zarazem z powodów od niego zależnych, związanych z jego wolą, albo ze względu na czynniki zewnętrzne w stosunku do sprawcy, realizowana przez niego aktywność lub pasywność nie doprowadzi do powstania sytuacji, w której moglibyśmy stwierdzić, iż spełnione zostały wszystkie opisane w przepisie typizującym znamiona przestępstwa. Z perspektywy typów formalnych o stadium przeddokonania mówić będziemy wtedy, jeżeli zachowanie popełnione przez sprawcę nie będzie odpowiadało dokładnie temu, co wynika z istoty charakteryzowanej przez znamię czynnościowe. Można zatem twierdzić, że stadium przeddokonania obejmować będzie wypadki, w których sprawca co najmniej nie ukończy realizacji zachowania, które stanowić ma odzwierciedlenie lub desygnat tego, co wynika z opisu znamienia czynnościowego. W przypadku przestępstw skutkowych stadium przeddokonania może wynikać z dwóch różnych okoliczności. Po pierwsze, z przedstawionego już przed chwilą układu, w którym sprawca podejmuje określoną aktywność, która ma odpowiadać istocie zachowania odzwierciedlonego przez charakterystykę znamion czynnościowych. Niemniej jednak zachowania tego nie zdoła ukończyć, co spowoduje, że oceniając rzeczywiste zdarzenie historyczne, stwierdzimy, iż nie odpowiada ono istocie zachowania karalnego wyrażonego w znamionach czynnościowych. Możliwa jest jednak sytuacja w odniesieniu do przestępstw materialnych, w których sprawca zrealizuje opisane przez znamię czynnościowe zachowanie i zarazem, mimo iż swoją aktywność lub pasywność ukończył, nie dojdzie do wystąpienia wymaganego przez znamiona typu materialnego rezultatu określanego mianem skutku. Także w tym przypadku nie będzie można stwierdzić, iż wszystkie przesłanki karalności opisane w przepisie typizującym zostały w pełni zrealizowane, a w konsekwencji nie będziemy mogli orzec, iż takie zachowanie można uznać za dokonanie przestępstwa. Z punktu widzenia stadiów przeddokonania poszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej sprowadza się zatem do odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania. Po pierwsze, w jakim zakresie i jak szeroko rozciągać chcemy odpowiedzialność karną na stadia przeddokonania? Po drugie, czy rozstrzygnięcie o charakterze kryminalno-politycznym dotyczące obszaru, na który rozszerzyć można byłoby i należy odpowiedzialność karną na etapy poprzedzające dokonanie czynu zabronionego, konstruować należy w oparciu o jedną lub dwie konstrukcje lub też więcej. I po trzecie, odpowiedź na pytanie, jak przedstawiać się mają przesłanki odpowiedzialności karnej za zachowania, które nie mogą być uznane za dokonanie czynu zabronionego. Z punktu widzenia powszechnie przyjmowanych w różnych systemach prawnych i odzwierciedlonego także przez rozwiązania aktualnie obowiązującego kodeksu karnego, modele stadia przeddokonania obejmują dwa różniące się etapy ułożone w sekwencji: usiłowanie i przygotowanie. A więc odrębne etapy stanowiące samoistną podstawę odpowiedzialności karnej. Spoglądając na fenomen rozszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej w aspekcie przedmiotowym, a więc na etapy poprzedzające dokonanie czynu zabronionego,
rozumiane jako wypełnienie wszystkich przesłanek zakodowanych w przepisie typizującym, powiemy, iż najpełniejszą, określoną samoistnie w przepisach zawartych w części szczególnej kodeksu karnego albo w konstrukcjach typizujących zamieszczonych w ustawach pozakodeksowych, formą popełnienia przestępstwa jest jego dokonanie. Przesłanki dokonania opisane są samoistnie w przepisie typizującym, a stwierdzenie, iż sprawca dokonał przestępstwa, powtórzę to raz jeszcze, sprowadza się do oceny pełnej zgodności zachowania z elementami charakteryzującymi czyn karalny wymienionymi w przepisie typizującym. Etapem bezpośrednio poprzedzającym dokonanie, na który ustawodawca rozszerza w polskim systemie zakres odpowiedzialności karnej, jest usiłowanie uregulowane zrębowo w przepisie artykułu 13 kodeksu karnego, a więc regulacji zamieszczonej w części szczególnej. Usiłowanie jest zatem samoistną formą, postacią popełnienia przestępstwa różniącą się od dokonania, którego znamiona opisane są w przepisie typizującym oraz uzupełnione o elementy wyrażone w artykule 13. Konstrukcja usiłowania, najbliższa, bo bezpośrednio poprzedzająca pełną realizację znamion typu czynu zabronionego, a więc jego dokonanie, jest zatem oparta o konstrukcję rozczłonkowania i kondensacji tekstu prawnego. Przypomnę, że w perspektywie rozczłonkowania chodzi tutaj o wyrażenie elementów charakteryzujących znamiona typu usiłowania konkretnego przestępstwa w dwóch jednostkach tekstu prawnego. W przepisie typizującym, który charakteryzuje znamiona dokonania, oraz artykule 13, który charakteryzuje znamiona usiłowania. Jednoczesne uwzględnienie obu przepisów w procesie rekonstrukcji znamion typu czynu zabronionego pozwoli odczytać znamiona typu usiłowania konkretnego przestępstwa, które różnią się od znamion dokonania. Łatwo zauważyć, wskażemy to tylko i wyłącznie sygnalnie w tym momencie, bo więc kwestia stanowić będzie przedmiot naszych szczegółowych rozważań, że zgodnie z konstrukcją wyrażoną w artykule 13 paragraf 1 odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Z punktu widzenia prowadzonych w tym miejscu analiz istotne jest podkreślenie dwóch elementów wyrażonych wprost w artykule 13 paragraf 1. Po pierwsze tego, że usiłowanie to taka postać popełnienia przestępstwa, która poprzedza dokonanie, jest definiowane przez element negatywny, wyrażony expressis verbis w treści artykułu 13 paragraf 1 in fine. Nie dochodzi do dokonania czynu zabronionego i to jest warunek negatywny rozważania kwestii odpowiedzialności karnej za pierwszą, najbliższą dokonaniu postać przed dokonania przestępstwa, a więc usiłowanie. Ten element jest istotny, ponieważ zaczerpnięty z artykułu 13 paragraf 1 uzupełnia ze znakiem negacji znamiona wyrażone w przepisie typizującym, wskazując, że o usiłowaniu mówić będziemy wtedy i tylko wtedy, jeżeli nie dojdzie do dokonania, czyli nie dojdzie do wypełnienia wszystkich znamion zawartych w danej jednostce opisującej typ przestępstwa. Po drugie, artykuł 13 wyraża samoistnie co najmniej dwa znamiona usiłowania. Po pierwsze wskazuje, że jest to taka postać popełnienia przestępstwa poprzedzająca dokonanie, którą możemy popełnić wyłącznie umyślnie. Wyraźnie daje temu wyraz ustawodawca, posługując się sformułowaniem zawartym w artykule 13 paragraf 1, to w zamiarze popełnienia czynu zabronionego. Po drugie wskazuje, że elementem charakterystycznym dla usiłowania jest zmierzanie bezpośrednio do dokonania. Innymi słowy, usiłowanie to taki etap poprzedzający dokonanie czynu zabronionego, który znajduje się na etapie bezpośrednio poprzedzającym wypełnienie wszystkich znamion opisanych w przepisie typizującym. Obok postaci usiłowania wyróżnia się również w polskim systemie prawnym postać przygotowania, które obejmuje etap wcześniejszy niż czynności charakteryzujące usiłowanie opisane w artykule 13 i polega na przygotowaniu, na podjęciu czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania przestępstwa. Ta
istota czynności przygotowawczych została przeze mnie zrekonstruowana z treści artykułu 16, paragraf 1 kodeksu karnego. Przytaczam ją, by odzwierciedlić pewien element, na który chciałbym w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę. Otóż układ stadiów poprzedzających dokonania, które stanowić mogą na gruncie polskiego systemu prawa karnego podstawę do odpowiedzialności karnej, oceniać można z dwóch różnych punktów widzenia. Analizując je z perspektywy dokonania, dostrzec możemy, że karalne są również stadia bezpośrednio poprzedzające dokonanie, których istotą jest zmierzanie bezpośrednio do wypełnienia wszystkich znamion typu czynu zabronionego, a więc dokonanie, i to jest stadium usiłowania, oraz karalne są na etapie poprzedzającym usiłowanie, gdzie istota zachowania sprowadza się do stworzenia warunków lub możliwości podjęcia zachowania zmierzającego bezpośrednio do dokonania. A więc etap przygotowania to jest coś, co umożliwia, jeśli zostanie zrealizowany przez sprawcę, podjęcie zachowania odpowiadającego istocie usiłowania, a jeśli sprawca będzie w pełni skuteczny, to usiłowanie przejdzie w stadium dokonania. Na gruncie polskiego systemu prawa karnego karalne są tylko i wyłącznie trzy stadia popełnienia przestępstwa. Dokonanie, usiłowanie i przygotowanie, ułożone albo w taki sposób, że oceniamy je w perspektywie relacji do dokonania, wtedy usiłowanie i przygotowanie traktować będziemy jako formy poszerzające zakres odpowiedzialności karnej, albo możemy spoglądać na nie z perspektywy drogi przestępstwa, inter criminis, a więc rzeczywistego sposobu zachowania sprawcy, który ostatecznie popełnia przestępstwo. W tej perspektywie zauważyć można, że niezależnie od tego, czy sprawca podejmuje swoje zachowania umyślnie, a więc w sposób odpowiadający istocie zamiaru bezpośredniego lub wynikowego opisanego w artykule 9, paragraf 1, czy też realizuje swoją aktywność nieumyślnie w formie odpowiadającej istocie prawnokarnej nieumyślności opisanej w artykule 9, paragraf 2, zawsze zachowuje się w sposób stanowiący uzewnętrzniony wyraz jego woli. Spoglądając zatem na rzeczywisty sposób, rzeczywistą formę popełnienia przestępstwa z punktu widzenia osi czasu, możemy stwierdzić, że punktem wyjścia, momentem początkowym jest podjęcie przez sprawcę określonego rozstrzygnięcia wolontatywnego, decyzji o realizacji określonego zachowania. Następnie owa decyzja jest co do zasady uzewnętrzniana poprzez tego rodzaju aktywność lub pasywność, która stwarza warunki do realizacji powziętego przez sprawcę celu. W kolejnym etapie przechodzi przez czynności zmierzające bezpośrednio do jego realizacji, by ostatecznie uzewnętrznić się w sposób pełny w wypełnieniu tego, do czego sprawca dąży. Gdyby patrzeć z tej perspektywy, to jest odwrotny punkt widzenia niż ten, który rozpoczyna się od analizy pełnej formy popełnienia przestępstwa, więc dokonania, to zauważymy, że w punkcie wyjścia mamy do czynienia z określonym stanem świadomości i woli, który sprowadza się do podjęcia przez sprawcę decyzji realizacji określonego zachowania. Ta decyzja może być tożsama z zamiarem w jego prawnokarnym sensie, ale może być taką formą rozstrzygnięcia decyzyjnego, które nie spełnia warunków zamiaru w rozumieniu artykułu 9, paragraf 1, ale jest wyrazem określonego stanowiska, określonego podejścia wolontatywnego podmiotu, który zamierza przystąpić do określonego działania. To, co jest istotą owego stadium wewnętrznego procesu podejmowania decyzji o podjęciu określonego zachowania, to brak uzewnętrznienia tego, co objęte świadomością i wolą. Ów wewnętrzny proces, podjęcie rozstrzygnięcia o określonym zachowaniu, nie podlega prawnokarnemu wartościowaniu, chociaż jest punktem wyjścia dla wszelkiej aktywności lub pasywności, która stanowić może podstawę odpowiedzialności karnej. Nie ma takiego stadium popełnienia przestępstwa, które opierałoby się wyłącznie na odpowiedzialności zasadzającej się na określonym rozstrzygnięciu
o podjęciu określonego zachowania i dzieje się tak ze względu na bezwzględne przestrzeganie starej, zakorzenionej w prawie rzymskim zasady, wedle której cogitationis penam nemo patitur. Podstawą odpowiedzialności karnej, o czym Państwo świetnie już wiedzą, mogą być tylko uzewnętrznione stany voluntatywne. Czyn będący wyrazem woli dokonującego go człowieka. Dopóki elementy związane z określonymi stanami świadomości i woli, procesami decyzyjnymi nie ulegają uzewnętrznieniu, dopóty prawo karne nie jest właściwym instrumentem do ewentualnego reagowania na tego rodzaju przejawy zachowania się człowieka, o których powiemy, że mają postać wewnętrzną. Być może w perspektywie tego elementu, który na gruncie polskiego systemu prawa karnego i jakiegokolwiek innego systemu prawa karnego nie stanowi podstawy odpowiedzialności karnej, warto dostrzec pewną różnicę między systemem odpowiedzialności karnej, stanowiącej wyraz reagowania w oparciu o publiczne jus puniendi, czyli władztwo przysługujące państwu, i odpowiedzialności moralnej zakorzenionej głęboko w moralnej teologii. Otóż jeśli Państwo wrócą do bazowego źródła, to łatwo dostrzec, że w perspektywie odpowiedzialności moralnej, w perspektywie rozważań związanych z moralną teologią, podstawą odpowiedzialności karnej może być również coś, co z punktu widzenia katolickiej tradycji określa się mianem myśli. Bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Cztery formy. Myśl, mowa, uczynek i zaniedbanie. Uczynek, mowa, zaniedbanie to zewnętrzne przejawy woli. Mówiliśmy o tym, analizując problematykę podstaw odpowiedzialności karnej w kontekście sposobów definiowania pojęcia czynu jako określenia odnoszącego się do cech, jakie spełniać musi zewnętrzne zachowanie się człowieka, stanowiące rzeczywistą, hetnormatywną podstawę odpowiedzialności karnej. Warunek zewnętrzności jest warunkiem konstytutywnym. Dopóki coś, co znajduje się w sferze naszej świadomości i woli, nie zostanie uzewnętrznione, chociażby przez mowę, by nawiązać do formuły teologii moralnej, dopóty nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia odpowiedzialności represyjnej. Stąd też ów etap decyzji wewnętrznej co do podjęcia określonego działania lub zaniechania do momentu, do którego nie zostanie uzewnętrzniony, nie może stanowić podstawy odpowiedzialności karnej, chociaż z punktu widzenia fenomenu ontycznego, podziału zachowań na poszczególne etapy, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonego przez sprawcę celu, oczywiście etap wewnętrzny odgrywa nieprawdopodobnie istotną rolę. Będzie miał pewne znaczenie w rozważaniach dotyczących ustalenia elementów związanych z możliwością przypisania winy i ustalenia jej stopnia. Nie może być jednak samoistnie podstawą odpowiedzialności karnej. Pierwszym etapem na drodze przestępstwa, w którym pojawia się możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, jest etap przygotowania, a więc podjęcia takich zachowań już uzewnętrznionych, które mają stworzyć warunki do realizacji zachowania stanowiącego istotę przestępstwa. Przygotowanie jest zatem pierwszym prawnokarnie relewantnym etapem na drodze przestępstwa. To, co stanowi w tej chwili przedmiot mojej ogólnej analizy, to próba rekonstrukcji inter criminis. Rozpoczynamy od rozstrzygnięcia woli przesądzającego o decyzji zmierzającej do zrealizowania określonego zachowania. Następnie uzewnętrzniamy tę decyzję w już zewnętrznych zachowaniach, które tworzą warunki do realizacji tego, co zamierzone. I to jest pierwszy karalny etap związany ze stadium popełnienia przestępstwa, który z punktu widzenia inter criminis jest etapem drugim, następującym po wewnętrznym etapie podejmowania decyzji. Kolejny etap na drodze przestępstwa to wykorzystanie warunków umożliwiających popełnienie określonego zachowania po to, by podjąć zachowanie zmierzające bezpośrednio do dokonania. Następuje zatem po zamknięciu czynności przygotowawczych tworzących bazę do właściwego zachowania,
ale zatrzymuje się na etapie dokonania, do którego jeszcze nie dochodzi i to jest drugi karalny etap związany z wyodrębnianymi stadiami popełnienia przestępstwa określany mianem usiłowania. Jeśli dochodzi do trzeciego etapu, czyli usiłowanie przekształca się w dokonanie, w wypełnienie znamion typu czynu zabronionego, to mamy zamkniętą pełną drogę inter delicti. Stadia popełnienia przestępstwa to zatem wyodrębnione karalne etapy związane z drogą, przez jaką przejść musi sprawca, by dokonać czynu zabronionego. Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że z punktu widzenia rzeczywistego fenomenu zewnętrznych zachowań stanowiących podstawę odpowiedzialności karnej, obok trzech następujących sekwencyjnie po sobie i wzajemnie ze sobą integralnie powiązanych etapów stadialnych przygotowania, usiłowania i dokonania, wyodrębniamy jeszcze ten pierwszy związany ze sferą intelektu i woli, który sprowadza się do podjęcia decyzji o określonym sposobie zachowania, który w perspektywie fenomenu popełnienia przestępstwa jest pierwszym jego etapem stadialnym, ale z perspektywy normatywnych podstaw odpowiedzialności jest obszarem, który pozostaje poza regulacją prawa karnego. Powiedziane zostało, że stadia popełnienia przestępstwa, postaci stadialne, to regulacje rozszerzające zakres odpowiedzialności karnej w aspekcie przedmiotowym. I być może dwa zdania w tym zakresie trzeba jeszcze dodać. Otóż twierdzenie, że postaci stadialne to konstrukcje rozszerzające w aspekcie przedmiotowym zakres odpowiedzialności karnej, oparte jest na analizie fenomenu konstrukcji opisanych w przepisach typizujących. Gdyby system prawa karnego w kontekście podstaw odpowiedzialności karnej analizować wyłącznie w perspektywie przepisów typizujących, to łatwo byśmy dostrzegli, że odpowiedzialność karna zasadzać się może tylko i wyłącznie na takim zachowaniu, które spełnia wszystkie przesłanki składające się na znamiona typu czynu zabronionego opisane w przepisie typizującym. Z punktu widzenia stadiów, przez jakie przechodzi zachowanie się człowieka, owego inter criminis, powiemy, że przepisy typizujące zawarte w części szczególnej i w ustawach pozakodeksowych opisują zachowanie, które odpowiada istocie dokonania. Pełnej formy, w której dochodzi do wypełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności karnej konstytuujących przestępstwo, a więc z punktu widzenia oceny zgodności zachowania z ustawową charakterystyką wyrażoną w znamionach, stwierdzenia, że odpowiada ono w pełni ustawowym przesłankom. Przepisy typizujące co do zasady nie obejmują warunków, przesłanek i okoliczności, które wskazywałyby na możliwość przypisania odpowiedzialności karnej za zachowanie, które zatrzymuje się na wcześniejszym niż dokonanie, a więc pełna realizacja znamion typu czynu zabronionego opisanego w części szczególnej lub w przepisach pozakodeksowych zachowania. Jeśli przepisy typizujące wymagają wypełnienia całej istoty czynu i opisują odpowiedzialność wyłącznie za postać dokonania, to wszelkie regulacje, które pozwalają pociągać do odpowiedzialności karnej sprawcę za zachowanie, które nie w pełni odpowiada ustawowej istocie czynu wyrażonej w przepisie typizującym, poszerzają zakres odpowiedzialności karnej w stosunku do tego, co z owych przepisów typizujących wynika. Stąd powiemy, że konstrukcje określające podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie i przygotowanie to konstrukcje rozciągające odpowiedzialność karną na etapy przeddokonania wyróżniane w związku z charakterystyką inter criminis, a więc drogą przestępstwa. I wiemy już świetnie, że spośród czterech elementów drogi przestępstwa, decyzji, przygotowania
sobie warunków do popełnienia, zmierzania bezpośrednio do dokonania i dokonania. Karalne są tylko trzy. Pierwszy pozostaje poza sferą prawnokarnej relegancji ze względu na regułę cogitationis penam nemo patitur. O szczegółach dotyczących zakresu, sposobu i konsekwencji poszerzania zakresu odpowiedzialności na stadia przed dokonania, a więc poszerzania sfery odpowiedzialności karnej na usiłowanie i przygotowanie, mówić będziemy na kolejnych spotkaniach. Obok rozszerzenia zakresu odpowiedzialności w aspekcie przedmiotowym, a więc w kontekście wyróżnianych etapów inter criminis, wszystkie systemy prawne na świecie przewidują również szczególne rozwiązania dotyczące rozstrzygania kwestii odpowiedzialności karnej więcej niż jednej osoby, albo w innej perspektywie wielu osób współuczestniczących w popełnieniu przestępstwa. Innymi słowy, określenia przesłanek, w razie spełnienia których do odpowiedzialności karnej pociągnięta zostać może więcej niż jedna osoba. Rozwiązania w tym zakresie odnoszą się do czegoś, co w teorii prawa karnego, doktrynie prawa karnego określa się mianem przestępnego współdziałania, popełnienia przestępstwa w konfiguracjach wieloosobowych, w których powstaje potrzeba odpowiedzi na pytanie, czy każdy w jakimś stopniu uczestniczący w popełnieniu zachowania stanowiącego realizację znamion typu czynu zabronionego powinien i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Problem przestępczego współdziałania to zatem kwestia odpowiedzi na pytanie, w jakich okolicznościach współuczestniczący ze sprawcą w popełnieniu przestępstwa ponosić może odpowiedzialność za jego popełnienie oraz rozstrzygnięcia, w jakim zakresie tę odpowiedzialność ponosić powinien. Problem poszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej w aspekcie współuczestniczenia w popełnieniu przestępstwa jest zatem problemem całkowicie niezależnym od zagadnienia związanego określeniem podstaw odpowiedzialności karnej za etapy poprzedzające dokonanie. O ile w przypadku przed dokonaniem mówić będziemy o przedmiotowym zakresie poszerzenia odpowiedzialności karnej, o tyle w przypadku współuczestniczenia, współdziałania w popełnieniu przestępstwa mówić będziemy o aspekcie podmiotowym. Chciałbym zwrócić uwagę na pewien fenomen związany z oboma modelami czy sposobami poszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej. O ile w przypadku stadiów popełnienia przestępstwa punktem odniesienia jest zachowanie jednej osoby, a przedmiotem szczególnego zainteresowania określenie, kiedy i przy spełnieniu jakich warunków można pociągnąć danego sprawcę do odpowiedzialności karnej, mimo tego, że nie ukończył swojego zachowania w takim stopniu, które uzasadniałoby stwierdzenie, że dokonał przestępstwa. Innymi słowy, kiedy możemy pociągnąć do odpowiedzialności karnej sprawcę za etapy przeddokonania, gdy z uwagi na mankament, brak chociażby jednego z elementów znamion typu czynu zabronionego w jego zachowaniu, nie możemy stwierdzić, iż dokonał przestępstwa. A więc rozważania dotyczące stadiów przeddokonania przestępstwa zorientowane są zasadniczo na zachowanie jednej osoby w perspektywie opisu znamion typu czynu zabronionego zawartego w przepisie części szczególnej lub ustawy pozakodeksowej i kompletnie nie obejmują problematyki współuczestniczących ze sprawcą w popełnieniu przestępstwa innych osób. O tyle zagadnienie związane z współdziałaniem w popełnieniu przestępstwa jest zorientowane na wielość osób
biorących udział w popełnieniu przestępstwa, ale jest zafokusowane, zorientowane, odnoszone do pełnej formy dokonania. Innymi słowy, jeśli stawiamy pytanie o to, kiedy, w jakim zakresie i na jakiej podstawie więcej niż jedna osoba współuczestnicząca w popełnieniu przestępstwa może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej za popełnienie tego przestępstwa, to pytamy o możliwe podstawy odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu dokonanego przestępstwa. Analizując podstawy odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa, łączymy je z formą dokonaną. Analizując podstawy odpowiedzialności karnej za stadia przeddokonania, łączymy je ze sprawstwem pojedynczym, co powoduje, że stadia przeddokonania, czyli tak zwane postaci stadialne, te, które rozszerzają zakres odpowiedzialności na etapy poprzedzające dokonanie, są zasadniczo powiązane ze sprawstwem pojedynczym bezpośrednim, a przestępcze współdziałanie jest powiązane z konfiguracjami wieloosobowymi, których dochodzi do realizacji znamion typu czynu zabronionego, ale w postaci dokonanej. Odmienne przestrzenie, w których poszerza się zakres odpowiedzialności karnej, całkowicie autonomicznie ukształtowane. Nie wiem, czy jestem jasny w tych wywodach. Powiem to zatem raz jeszcze. Stadia przeddokonania, stadia popełnienia przestępstwa są zasadniczo połączone ze sprawstwem pojedynczym bezpośrednim i nie odnoszą się konstrukcyjnie ani modelowo do postaci współuczestniczenia wielu osób w popełnieniu przestępstwa. Problem współdziałania w popełnieniu przestępstwa jest kompletnie poza zakresem zainteresowania wówczas, kiedy analizujemy przesłanki i zakres odpowiedzialności za tak zwane postaci stadialne, a więc etapy poprzedzające dokonania. Problem odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa jest nastawiony z kolei wyłącznie na pełną formę dokonaną i służy do odpowiedzi na pytanie, kiedy inna niż sprawca osoba współuczestnicząca w popełnieniu przestępstwa może ponieść odpowiedzialność karną, na jakich warunkach i w jakim zakresie. To powoduje, że poszerzamy zakresy odpowiedzialności karnej przedmiotowo na etapy przeddokonania w oparciu o konstrukcję tak zwanych postaci stadialnych i na konfiguracje wieloosobowe w zakresie współuczestniczenia, współdziałania w popełnieniu przestępstwa w oparciu o tak zwane formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Jeśli zainteresuje nas problem, a on ma znaczenie na gruncie polskiego systemu prawnego, co dzieje się w sytuacji, kiedy w konfiguracji wieloosobowej nie dochodzi do dokonania przestępstwa, ale aktywność wielu uczestniczących w jego popełnieniu współdziałających zatrzymuje się na etapie usiłowania lub na etapie przygotowania, to mamy do czynienia z połączeniem ze sobą dwóch modeli poszerzenia odpowiedzialności karnej. Tego, który związany jest zasadniczo z konstrukcją jednoosobowego dokonania czynu zabronionego i służy do przesunięcia, rozciągnięcia zakresu odpowiedzialności karnej za dokonanie na etapy poprzedzające dokonanie czynu zabronionego, a więc modelu związanego z postaciami stadialnymi i modelu służącego do poszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej poza jedną osobę na przypadki współdziałania dwóch lub więcej podmiotów w popełnieniu czynu zabronionego, który nastawiony jest zasadniczo na formę dokonaną. Połączenie ze sobą konstrukcji służących do poszerzenia zakresu odpowiedzialności w aspekcie przedmiotowym, a więc na stadia przeddokonania, z modelem określającym podstawy odpowiedzialności karnej za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa, pozwoli rozstrzygnąć problem, co uczynić w sytuacji, kiedy dwie lub więcej osoby współdziałające w popełnieniu przestępstwa nie osiągają jednak etapu jego dokonania. Pytanie fundamentalne,
który stawia się na gruncie w zasadzie każdego porządku prawnego i jest bardzo szczególnie rozwiązywane w świetle regulacji obowiązującej w Polsce ustawy karnej, związane jest z możliwością krzyżowania się regulacji poszerzających zakres odpowiedzialności karnej, czyli krzyżowania się postaci stadialnych i form zjawiskowych. Możliwe są tutaj z teoretycznego punktu widzenia dwa twierdzenia. Poszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej przez postaci stadialne, a więc na etapy przeddokonania z jednej strony oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej na przypadki współdziałania wielu osób w popełnieniu przestępstwa, to regulacje całkowicie autonomiczne, określające w sposób zupełny i zamknięty szerszy zakres odpowiedzialności karnej w stosunku do tego, który wynika z przepisów typizujących zawartych w części szczególnej lub w ustawach pozakodeksowych. Jeżeli przyjmie się takie założenie, to jego konsekwencją jest teza o tym, iż przesłanki poszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej na stadia przeddokonania nie mogą łączyć się lub krzyżować z przesłankami poszerzającymi zakres odpowiedzialności karnej na postaci współdziałania w popełnieniu przestępstwa. Wtedy powiemy, że każda z nich definiuje autonomicznie i w sposób wyłączny sferę odpowiedzialności karnej. Wrócę na moment do przedstawionego przed chwilą problemu. Jeśli przyjmie się to założenie, że poszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej na postaci przeddokonania nie może krzyżować się lub łączyć z poszerzeniem zakresu odpowiedzialności karnej na formy współuczestniczenia w popełnieniu przestępstwa, to wypadek, w którym dwie lub więcej osób podejmuje działania zmierzające do dokonania czynu zabronionego, ale do owego dokonania nie dochodzi, zasadniczo nie może być rozstrzygnięty w kontekście połączenia ze sobą konstrukcji usiłowania i jednej z form współdziałania w popełnieniu przestępstwa w konfiguracjach wieloosobowych. Wszystko, co w takim przypadku zostanie, ja tę kwestię postaram się jeszcze poddać analizie, kończąc rozważania dotyczące postaci stadialnych i form zjawiskowych, to ewentualna ocena zachowania każdego ze współdziałających odrębnie w kontekście przesłanek określających odpowiedzialność za stadia przeddokonania. Jeżeli zaś przyjmie się perspektywę przeciwną i założy, że nie ma żadnych przeszkód, by poszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej na etapy poprzedzające dokonanie, czyli na usiłowanie lub przygotowanie, można było łączyć lub, jak określa się to czasami w doktrynie prawa karnego, krzyżować z poszerzeniem zakresu odpowiedzialności karnej poza jednoosobową odpowiedzialność na przestępcze współdziałanie, to wtedy nie będzie żadnego problemu, by budować przesłanki odpowiedzialności karnej w zakresie niedokonanego współdziałania w popełnieniu przestępstwa, wykorzystując jednocześnie konstrukcje służące do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności na etapy poprzedzające dokonanie i konstrukcje rozszerzające zakres odpowiedzialności karnej na przypadki konfiguracji wieloosobowych, czyli współdziałania w popełnieniu przestępstwa. Mam nadzieję, że z tego wywodu wynikać powinien jasny wniosek. W tym drugim przypadku, w którym przyjmuje się założenie o możliwości łączenia albo krzyżowania się postaci stadialnych i form zjawiskowych i łącznego ich wykorzystywania do odkodowania przesłanek odpowiedzialności karnej, możliwe jest podwójne poszerzenie zakresu odpowiedzialności. Już postaram się wyjaśnić, co kryje się w sformułowaniu podwójne poszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej. Wracając do punktu wyjścia dzisiejszych rozważań. Spoglądając na przepisy zawarte w części szczególnej lub na przepisy ustaw pozakodeksowych, poza bardzo nielicznymi wyjątkami, o których mówił będę za chwilę, są one skonstruowane w taki sposób, iż obejmują zachowanie jednej osoby
o określonej charakterystyce. Popełnienie zachowania przez jedną osobę odpowiadające dokładnie istocie czynu wyrażonej w przepisie typizującym pozwoli stwierdzić, iż ta osoba, dopuszczając się zachowania odpowiadającego idealnie cechom opisanym w przepisie typizującym, a więc spełniającego wszystkie znamiona typu czynu zabronionego, dokonała tego czynu, zrealizowała go w pełni. Zarazem, jeśli spojrzymy na owo zachowanie, które zostało zrealizowane w całości, a więc dokonane, zarówno w sensie języka potocznego, jak i w sensie języka prawnego i prawniczego. Spełnione zostały wszystkie ustawowe cechy. Proces zachowania został zamknięty, osiągnął swój cel. Przestępstwo zostało dokonane przez to zachowanie jednej osoby. I na to zdarzenie spojrzymy z perspektywy tej osoby, to widzimy, że ona sama zrealizowała zachowanie o cechach opisanych w ustawie. Jest tego zachowaniem, ta osoba, która je popełniła, sprawcą. Jest osoba, która zrealizowała zachowanie o znamionach opisanych w przepisie typizującym, dokonała stypizowanego w tym przepisie przestępstwa. I zarazem możemy powiedzieć, zrobiła to sama i jest sprawcą tego przestępstwa. Dla odpowiedzialności karnej potrzebne jest spełnienie wszystkich tych warunków. Teraz, jeśli uznamy z jakichkolwiek względów, chociażby powodów kryminalno-politycznych, że tak określone przesłanki odpowiedzialności wyznaczają zakres tejże odpowiedzialności w sposób zbyt wąski. Chociażby z tego powodu, że nie obejmują i tym samym nie umożliwiają na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kogoś, kto zdążał do wypełnienia wszystkich przesłanek opisanych w przepisie typizującym, ale ich nie zrealizował w całości, zatrzymał się na etapie przeddokonania, to wtedy pojawi się potrzeba uzupełnienia regulacji ustawowych o przesłanki określające podstawy odpowiedzialności karnej na etapach przeddokonania. Ale jak już wiemy, etapy przeddokonania odnosić się będą wyłącznie do konfiguracji jednoosobowych, a więc do sprawstwa pojedynczego, bezpośredniego. I rozciągać będą odpowiedzialność karną na coś, co jest zachowaniem nieukończonym, a więc nie może być uznane za dokonanie. Zarazem z punktu widzenia przepisów typizujących można dojść do wniosku, że one określając przesłanki odpowiedzialności karnej za dokonanie sprawstwa pojedynczego bezpośredniego, a więc w zakresie odnoszącym się do odpowiedzialności jednej osoby, są za wąsko zakreślone nie ze względu na to, że nie przewidują odpowiedzialności na etapach poprzedzających dokonanie, ale z tego powodu, że w ogóle nie odnoszą się do fenomenu współdziałania wielu osób w popełnieniu przestępstwa. I w tej perspektywie pojawi się potrzeba i uzasadnienie dla wprowadzenia do ustawy karnej szczególnych konstrukcji rozszerzających zakres odpowiedzialności karnej poza sprawstwo pojedyncze bezpośrednie, a więc pozwalających pociągnąć do odpowiedzialności karnej za dokonanie przestępstwa nie jedną, ale wiele osób jednocześnie. Oba obszary są z punktu widzenia podstaw i uzasadnienia autonomiczne. Jeśli jednak będzie istniał system prawa karnego, w którym przewidziano regulacje rozszerzające zakres odpowiedzialności karnej na etapy przeddokonania, zasadniczo związane ze sprawstwem pojedynczym bezpośrednim i pozwalające pociągnąć do odpowiedzialności karnej kogoś, kto dopuścił się przygotowania do popełnienia przestępstwa i kogoś, kto dopuścił się usiłowania do popełnienia przestępstwa, i jednocześnie w tym samym systemie wprowadzone zostaną regulacje, które określać będą podstawy odpowiedzialności za współdziałanie
dwóch lub więcej osób w popełnieniu przestępstwa, tak jak dzieje się to w polskim systemie prawnym, i jednocześnie przyjmie się założenie, że nie ma żadnych przeszkód, by jednocześnie wykorzystywać zakres poszerzonej odpowiedzialności w odniesieniu do stadiów przeddokonania i zakres poszerzonej odpowiedzialności w odniesieniu do współdziałania w popełnieniu przestępstwa i tworzyć łącznie poszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej w dwóch obszarach, to mamy do czynienia z podwójnym poszerzeniem zakresu odpowiedzialności karnej, bowiem obejmuje on zarówno współuczestniczenie w popełnieniu przestępstwa i stadia przeddokonania. I z takim modelem odpowiedzialności karnej mamy do czynienia na gruncie polskiego systemu prawa karnego. To, że można ze sobą łączyć lub krzyżować konstrukcje służące do rozciągnięcia zakresu odpowiedzialności karnej w obszarze stadiów przeddokonania oraz konstrukcje służące do rozciągnięcia zakresu odpowiedzialności karnej na współdziałanie w popełnieniu przestępstwa, jest konstrukcyjną właściwością modelu, który w polskim systemie prawa karnego obowiązuje od 1932 roku. To właściwość rozwiązania wprowadzonego do systemu prawa karnego w Polsce przez Juliusza Makarewicza, określanego mianem polskiej konstrukcji podżegania i pomocnictwa, autonomicznej, oryginalnej koncepcji, która pozwala na podwójne poszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej poprzez jednoczesne określenie w systemie prawnym w określony sposób. To ma znaczenie przesłanek odpowiedzialności za stadia przeddokonania oraz współdziałanie w popełnieniu przestępstwa. Od razu powiem, że na fundamentalnie przeciwstawnym założeniu opiera się niemiecki system prawa karnego, który przyjmuje, że jakkolwiek możliwe jest poszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej w aspekcie przedmiotowym na postaci przeddokonania oraz możliwe jest poszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej w aspekcie podmiotowym na formy przestępczego współdziałania, to są to formuły rozłączne, które się nie krzyżują. Jeżeli zatem ustawodawca wprowadziłby tylko i wyłącznie regulacje dotyczące postaci stadialnych i tak zwanych form zjawiskowych, czyli poszerzył przedmiotowo i podmiotowo zakres odpowiedzialności karnej, to niemożliwe byłoby łączenie ze sobą obu modeli poszerzania odpowiedzialności karnej. To jest dokładnie przeciwstawne do przyjętego przez Juliusza Makarewicza założenie. Niemcy dodają jeden jeszcze element. Jakkolwiek zasadniczo krzyżowanie się postaci stadialnych i form zjawiskowych nie jest możliwe, bo prowadziłoby do nieuzasadnionego podwójnego poszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej, to oczywiście ustawodawca może, jeśli będą ku temu istniały dobre kryminalno-polityczne względy, wprowadzić do ustawy karnej szczególne rozwiązanie, które odnosić się będzie do przypadków przeddokonania współdziałania w popełnieniu przestępstwa. I takie rozwiązania w bardzo wąskim zakresie niemiecki kodeks karny zawiera. Chciałbym, byście Państwo zechcieli wziąć pod uwagę konstrukcyjną różnicę w tym obszarze między polskim a niemieckim systemem prawa karnego. Założenie, które przyjmuje konsekwentnie od 1932 roku polski ustawodawca, polega na możliwości łączenia, krzyżowania się, poszerzenia w zakresie postaci stadialnych i form zjawiskowych, co oznacza, że każde usiłowanie lub każde przygotowanie możliwe jest w znanej kodeksowi karnemu formie współdziałania w popełnieniu przestępstwa. I odwrotnie, każda postać współdziałania w popełnieniu przestępstwa może być realizowana w formie usiłowania lub przygotowania. Innymi słowy, poszerzenie zakresu odpowiedzialności w obu obszarach i połączenie ze sobą
rozszerzenia na etapy przeddokonania i współdziałania jest ogólną właściwością konstrukcyjną polskiego systemu prawnego. W rozwiązaniach, które funkcjonują w obszarze niemieckiej ustawy karnej, przyjmuje się założenie dokładnie przeciwstawne. O ile możliwe jest rozciągnięcie zakresu odpowiedzialności na stadia przeddokonania, to zasadniczo odnosi się ono wyłącznie do sprawstwa pojedynczego bezpośredniego i nie obejmuje form współdziałania wielu osób w popełnieniu przestępstwa. Dalej, o ile możliwe jest rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej na przypadki współdziałania, współuczestniczenia w popełnieniu przestępstwa wielu osób, to odnoszą się one wyłącznie do pełnej, czyli dokonanej formy popełnienia przestępstwa. Nie ma zatem możliwości krzyżowania postaci stadialnych i form zjawiskowych. To jest założenie niemieckie. Jeśli ustawodawca chciałby stworzyć podstawę do odpowiedzialności karnej za współdziałanie na etapie przeddokonania, to musi w tym zakresie zamieścić w kodeksie karnym szczególną odnoszącą się do wybranego przez siebie i kryminalno-politycznie uzasadnionego przypadku regulację. Brak tej regulacji oznacza, iż nie da się łączyć ze sobą postaci stadialnych i form zjawiskowych. Konsekwencją odmienności konstrukcji służących do określenia podstaw odpowiedzialności za etapy poprzedzające dokonanie i formy współdziałania w popełnieniu przestępstwa na gruncie polskiego i niemieckiego kodeksu karnego jest zasadnicza różnica w zakresie kryminalizacji. Polski system oparty na koncepcji Juliusza Makarewicza przewiduje maksymalnie szeroki zakres odpowiedzialności karnej, ponieważ opiera się na założeniu łączenia ze sobą poszerzenia w zakresie postaci przeddokonania z poszerzeniem w zakresie współuczestniczenia w popełnieniu przestępstwa więcej niż jednej osoby. Obejmuje zatem pełny zakres kryminalizacji. Takiego rozwiązania nie ma na gruncie niemieckiego kodeksu karnego. Mając na uwadze te konstrukcyjne właściwości, na których oparty jest polski system prawa karnego, chciałbym pozostałą część naszego przedświątecznego spotkania poświęcić problematyce omówienia zasad odpowiedzialności za przestępcze współdziałanie stanowiących podstawę konstrukcji wyrażonych w przepisie artykułu 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 Kodeksu karnego. A więc kompletu regulacji odnoszących się do fenomenu współdziałania w popełnieniu przestępstwa. Rozpocznę te uwagi od wskazania raz jeszcze, że polski system prawa karnego w zakresie odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa opiera się na autonomicznej, oryginalnej koncepcji Juliusza Makarewicza. Koncepcję tę Juliusz Makarewicz przedstawił po raz pierwszy w pracy opublikowanej w roku 1896, którą opublikował w języku niemieckim w założeniu jako rozprawę habilitacyjną i zatytułował Das Wesen des Verbrechens, istota przestępstwa. Następnie rozważania zawarte w tej pracy poszerzył o analizy związane z perspektywą historyczną i filozoficzno-prawną i opublikował w roku 1907 w Stuttgarcie pod tytułem Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtliche Grundlage. Do roku 2014 dzieło to miało tylko i wyłącznie wersję niemiecką. Polski przekład przygotowany dzięki staraniom pani profesor Alicji Grześkowiak i wydany w Lublinie dość dobrze oddaje istotę tego dzieła już w jego tytule. Ono przekładane jest na język polski jako wprowadzenie do filozofii prawa karnego w perspektywie historyczno-prawnej. Jest mniej więcej to, co kryje się w
sformułowaniu Einführung in die Philosophie des Strafrechts, to jest dokładnie to, wprowadzenie do filozofii prawa karnego z owym dopełnieniem auf entwicklungsgeschichtliche Grundlage. No, to się mówi w kontekście historycznego rozwoju, na gruncie rozwoju historycznego, tak można byłoby być może mniej elegancko powiedzieć w języku polskim. W tym dziele, które stanowiło podstawę wniosku o uzyskanie venia legendi, czyli stopnia doktora habilitowanego w krakowskim uniwersytecie, Juliusz Makarewicz zarysował zasadniczo teoretyczny, kryminalno-polityczny i filozoficzny model odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa. Przy czym opisał go nieprawdopodobnie szeroko, biorąc pod uwagę i krytycznie analizując znane mu w chwili przygotowywania tej fundamentalnej rozprawy koncepcje odpowiedzialności za współuczestniczenie w popełnieniu przestępstwa prezentowane głównie, choć nie wyłącznie, w niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej i rosyjskiej literaturze karnistycznej. Przedstawił koncepcję oryginalną, która bez wątpienia miała tę zaletę, że pozwalała unikać pewnych mankamentów koncepcji, które funkcjonowały przed przygotowaniem przez Makarewicza jego modelu. Następnie użył tej koncepcji dla konstrukcji przepisów określających podstawę odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo, które znalazły się ostatecznie w kodeksie karnym z roku 1932. Chciałbym, byście Państwo podążali adekwatnie za może niezbyt klarownie wyrażanymi przeze mnie myślami. Dwie wersje tej samej rozprawy, pierwotna i poszerzona, 86 i 1907. Rozważania dotyczące filozofii prawa karnego w sensie wprowadzenia do tej filozofii z uwzględnieniem historycznego rozwoju, podstaw i sposobu regulowania odpowiedzialności karnej. To źródło teoretyczne. Makarewicz w tym dziele analizuje z pełną szczegółowością w kontekście historycznego ujęcia i zmieniających się modeli, teoretycznych podstaw, dogmatycznej poprawności, kryminalno-politycznej zasadności i praktycznej użyteczności koncepcję odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa. Wszelkie formy współdziałania w popełnieniu przestępstwa poddaje analizie. Na bazie, innymi słowy, nie chodzi tam tylko o podżeganie i pomocnictwo. Choć podżeganie i pomocnictwo jako formy współdziałania w popełnieniu przestępstwa stanowią również przedmiot zainteresowania Makarewicza w jego fundamentalnym dziele. Ale jest ono zdecydowanie szersze. Na bazie tych analiz formułuje krytykę wcześniej prezentowanych koncepcji, o nich będziemy mówić, zasadną krytykę, a następnie zarysowuje autorski, wyjątkowy, unikatowy w skali światowej model rozwiązania problemu współdziałania na gruncie współczesnych systemów prawa karnego. Początek XX wieku. I zarysowuje w tej pracy model teoretycznej odpowiedzialności za współdziałanie w pełnym obszarze. A więc nie ogranicza się wyłącznie do kwestii odpowiedzialności za współdziałanie w postaci podżegania lub pomocnictwa do popełnienia przestępstwa. Robi to szerzej. Jak zaczyna pracować nad projektem kodeksu karnego po odzyskaniu przez Rzeczypospolitą niepodległości w 1918 roku i powołaniu wkrótce Komisji Kodyfikacyjnej, to przygotowuje projekt ustawowych regulacji dotyczących odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa, ograniczając je wyłącznie do przepisów dotyczących podżegania i pomocnictwa. Całkowicie pomija dające się pomyśleć inne formy współdziałania w popełnieniu przestępstwa. I reguluje w kodeksie karnym z 1932 roku, jest nieprawdopodobnie wpływowym, znaczącym, prominentnym światowej sławy teoretykiem i dogmatykiem prawa karnego. I reguluje rozwiązania zawarte w kodeksie karnym dotyczące podżegania i pomocnictwa wedle własnego modelu. I nie odnosi się w tym kodeksie do sprawczych form współdziałania. Innymi słowy, to co w perspektywie stworzonej przez niego teoretycznej koncepcji współdziałania w bazowym dziele
w jego pełnej formie opublikowanym w Stuttgarcie. W świetle regulacji, które sam kształtuje na potrzeby nowego kodeksu karnego, ogranicza się wyłącznie do podżegania i pomocnictwa. To jest powód, dla którego po latach będziemy mówić to, co wymyślił Juliusz Makarewicz w zakresie podstaw odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa, to uwaga, polska koncepcja podżegania i pomocnictwa. I mam nadzieję, że teraz będzie jasne dla Państwa, dlaczego tak to się określa. Otóż myśl Makarewicza bardziej widzimy w perspektywie jej ustawowego odzwierciedlenia, czyli regulacji zawartych w kodeksie karnym z 1932 roku, które ukształtował, ale odnoszących się wyłącznie do podżegania i pomocnictwa, niż w kontekście jego fundamentalnego dzieła dotyczącego między innymi, bo przecież znowu nie wyłącznie, fenomenu podstaw odpowiedzialności za wszelkie formy współdziałania w popełnieniu przestępstwa. Stąd ta nazwa. Nie do końca adekwatna, ale w taki sposób Juliusz Makarewicz i jego oryginalna koncepcja funkcjonuje w światowej nauce prawa karnego. Tak też jest definiowana i indywidualizowana w polskiej teorii i dogmatyce prawa karnego. Co być może w kontekście uwag ogólnych warte jest jeszcze podkreślenia, to to, że założenia dotyczące podstaw odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo przyjęte przez Juliusza Makarewicza w kodeksie karnym z 1932 roku nie zostały zmienione w zasadzie w ogóle do dzisiaj. Innymi słowy, to co Państwo mogą zobaczyć w treści artykułu 18 paragraf 2 i 18 paragraf 3 oraz pozostałych przepisach, które uzupełniają regulację zrębową dotyczącą odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa w kodeksie karnym z 1997 roku, to dokładnie konstrukcje oparte na myśli Juliusza Makarewicza. To jest dokładne odzwierciedlenie jego koncepcji. Z tego punktu widzenia polski system prawa karnego charakteryzuje się nadzwyczajną stałością. Jest wyrazem polskiej koncepcji podżegania i pomocnictwa. Nie ma żadnej wątpliwości, że jest to koncepcja szczególna, jeśli chodzi o prawoznawstwo. O tym staram się zawsze mówić, jeśli mam tylko taką możliwość. Otóż praca Juliusza Makarewicza, jak zostało już Państwu powiedziane, przez ponad 100 lat nie miała polskiej wersji. Była dostępna wyłącznie w oryginale niemieckim i to jedynie dla tych, którzy mieli dostęp do reprintów tej pracy publikowanych w wydawnictwach głównie niemieckich, chociaż pojawiły się także reprinty wydawane przez dwa wydawnictwa austriackie. Praca ta ze względu na jej znaczenie była wykorzystywana jako dzieło uzupełniające w zakresie literatury w sferze kursu podstawowego prawa karnego. Ja nigdy nie zapomnę, umrę z tym wrażeniem, jak w 1995 roku dzięki życzliwości mojego mistrza, pana profesora Zolla, udało mi się wyjechać do Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Mainz i udałem się na wykład prowadzony przez przyjmującego mnie tam gościnnie pana profesora Klimpelmana, kierownika Katedry Prawa Karnego, na którym omawiał problematykę odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa na gruncie niemieckiego kodeksu karnego. I rozpoczynał wykład od informacji ogólnych. Zasadnicza część pierwszego fragmentu wykładu poświęcona była Juliuszowi Makarewiczowi i zamykała się wskazaniem, że niemieccy studenci są zobligowani do przeczytania odpowiednich fragmentów dzieła Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf Entwicklungsgeschichtliche Grundlage, bez której to lektury nie wyobrażał sobie pan profesor Klimpelman, by mogli bez lęku podchodzić do egzaminu z zakresu prawa karnego. Potem byłem wielokrotnie w różnych miejscach na świecie, ale nigdzie poza Leonem Radzinowiczem nie usłyszałem takiego uznania i wyakcentowania znaczenia polskiego uczonego zajmującego się prawoznawstwem, jakie wskazał wtedy Klimpelman w odniesieniu do Juliusza Makarewicza. Później badałem wielokrotnie, czy był to ewenement, wyjątkowy wypadek. Klimpelman po prostu wskazał na Makarewicza, dlatego że miał jakieś związki z Polską,
I mogę Państwa zapewnić, że wtedy, czyli pod koniec XX wieku, w każdym Wydziale Prawa praca Makarewicza była sygnalizowana jako dzieło istotne, w każdym Wydziale Prawa na niemieckim uniwersytecie i wskazywana jako uzupełniająca lektura dla tych, którzy zdecydowali się odbyć ten kurs. Rzecz zupełnie wyjątkowa. To postać, która wpisała się w historię prawa karnego światową. Pewnie także dlatego, że pisał po niemiecku. Pewnie także dlatego, że wykształcił się na niemieckich uniwersytetach. Pewnie także dlatego, że miał nieprawdopodobnie szeroką perspektywę i był wielokulturowy. Pomijając wszystkie te powody, to bez wątpienia niezwykły powód dla dumy, że co najmniej jeden uczony związany z krakowskim ośrodkiem, z krakowskim Wydziałem Prawa, po bardzo wielu latach wpisał się w tak nieprawdopodobnie znaczący sposób do tego, co o prawie z punktu widzenia założeń teoretycznych i dogmatycznych konstrukcji powiedzieć można. I że nie da się rozważać problematyki przestępczego współdziałania bez znajomości i aprobującego lub krytycznego podejścia do dzieła Juliusza Makarewicza. Takich przypadków jest tylko kilka w odniesieniu do sfery, którą się zajmujemy i w każdym miejscu, gdzie będzie to uzasadnione, postaram się Państwu pokazać tę postać, która związana jest z polską myślą karnistyczną, a wykraczała znaczeniem swoich dzieł, finezją prezentowanych koncepcji i konstruowanych modeli poza lokalny obszar, wskazać na tę osobę. Szczęśliwie znajdujemy się w takim miejscu, w którym możemy powiedzieć, że wszyscy, którzy zapisali się w jakikolwiek sposób w światowej myśli karnistycznej, byli tak czy inaczej związani z krakowską wszechnicą. Po opowieści dotyczącej funkcji i znaczenia Juliusza Makarewicza jako teoretyka, jako dogmatyka i filozofa prawa, chciałbym przejść przynajmniej przez kilkanaście minut do tego, co stanowi jądro jego koncepcji, by ją dobrze zrozumieć i umieć odczytać zawartość normatywną przepisów aktualnie obowiązujących, trzeba jednakowoż sięgnąć głębiej i obejrzeć, w jakiej perspektywie Juliusz Makarewicz tworzył swoje rozwiązania. I spróbuję rozpocząć, nie sięgając nadmiernie głęboko, ale do pewnego fenomenu, który jest istotny z punktu widzenia budowy podstaw odpowiedzialności karnej za przestępcze współdziałanie. Jak Państwo pamiętają, nowożytne prawo karne zakorzenione jest w formule oświeceniowych reguł gwarancyjnych i od nich rozpoczniemy, pomijając wszelkie opowieści o tym, co łączyło się z odpowiedzialnością obiektywną za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa, koncepcję zmowy, komplot i jakichkolwiek innych średniowiecznych, mało finezyjnych konstrukcji, które odległe były od kwestii indywidualizacji i subiektywizacji odpowiedzialności karnej. Te dwie reguły wpisują się w oświeceniowe postulaty i łączą się również z tym, że podstawy odpowiedzialności karnej za wszelkie formy zachowania, w tym również za współdziałanie, muszą być opisane w ustawie. To jest punkt wyjścia dla naszej opowieści. Jak przyjmie się te postulaty i sięgnie do jakichkolwiek rozwiązań ustawowych, czy to stworzonych i funkcjonujących przed ruchem oświeceniowym, czy to pojawiających się później, to zobaczą Państwo dokładnie tę samą perspektywę, którą wyczytać można z aktualnie obowiązującej polskiej ustawy karnej, analizując przepisy zawarte w części szczególnej. Dowolny typ. Kto zabija człowieka, podlega karze. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze. Kto zabiera cudzą rzecz ruchomą, podlega karze. Kto kradnie z łamaniem, podlega karze. Kto dopuszcza się przemocą do poddania innej osobie czynności seksualnej, podlega karze. I możecie Państwo oglądać każdy przepis. Kto będąc uprawniony do zajmowania się sprawami majątkowymi przez nadużycie uprawnień, wyrządza szkodę majątkową. Dowolny typ czynu zabronionego skonstruowany będzie dokładnie tak samo. Pewne wyjątki, bardzo nieznaczące, przedstawię za chwilę. O co chodzi w tych konstrukcjach? Kto zabija człowieka, podlega karze. Kto nieumyślnie powoduje śmierć, kto zabiera cudzą rzecz ruchomą. Fenomen tego opisu z punktu widzenia przestępczego współdziałania sprowadza się do tego, że on charakteryzuje zachowanie jednej osoby. Dokonać czynu opisanego w 148 można tylko i wyłącznie podejmując działanie lub dopuszczając się zaniechania, którego konsekwencją będzie kauzalne wywołanie śmierci albo niezapobieżenie śmierci, o czym Państwo świetnie wiedzą.
Ale z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego, czyli autora zachowania stanowiącego podstawę odpowiedzialności karnej, charakterystyka zawarta w 148, 155 czy w 278 jest brutalnie jednoznaczna. Nie ma tam przestrzeni dla kogokolwiek innego niż sprawca. Zabić, spowodować śmierć, zabrać rzecz w celu przywłaszczenia może tylko i wyłącznie jedna osoba. Jeżeli dopuści się jedna osoba zachowania, które odpowiadać będzie istocie czynu, to powiemy, że jako sprawca tego zachowania dokona tego przestępstwa. Nie ma mowy o jakichkolwiek przesłankach odpowiedzialności za przestępcze współdziałanie. Nie ma przestrzeni dla współdziałających w ustawowej charakterystyce typu zawartego w przepisie części szczególnej. Absolutnie wyjątkowo pojawiają się w przepisach części szczególnej dzisiaj i pojawiały się zawsze elementy wskazujące na to, że da się pociągnąć do odpowiedzialności karnej więcej niż jedną osobę. Na dwa przykłady chciałbym zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że one są nieprawdopodobnie plastyczne. 197 w paragrafie drugim, ale chciałbym go połączyć z treścią paragrafu pierwszego. To prosta konstrukcja zgwałcenia. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego. Z perspektywy podmiotu sprawczego charakterystyka kompletnie jednoznaczna. Nie ma tam przestrzeni dla więcej lub jednej osoby. Warunki odpowiedzialności opisane zostały poprzez podanie cech, którymi charakteryzować musi się zachowanie podejmowane przez jedną osobę. Jeśli zostanie wypełnione, to powiemy, że ta osoba dopuściła się dokonania, innymi słowy, jest sprawcą tego dokonanego przestępstwa. Paragraf drugi. Jeżeli sprawca doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności, znowu jedna osoba. I znamienny element zawarty w paragrafie trzecim, punkcie pierwszym. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą. I ten element jest elementem kwalifikującym typ, zwiększającym zawartość bezprawia i powodującym podwyższenie górnej granicy ustawowego zagrożenia i modyfikującym granicę dolną, przekształcającym zgwałcenie w zbrodnię. Interesujące z punktu widzenia dzisiejszego spotkania jest tylko jedno. W przepisie tym pojawia się wskazanie na inną osobę, działanie wspólnie z inną osobą, co oznacza, że samoistnie konstrukcja przewidziana w artykule 197 paragraf 3 punkt 1 przewiduje odpowiedzialność za popełnienie kwalifikowanej postaci zgwałcenia we współdziałaniu przez dwie co najmniej osoby. I to jest regulacja absolutnie wyjątkowa. Nie ma żadnej wątpliwości, że wystarczy samoistnie do tego, by przypisać odpowiedzialność współdziałających w popełnieniu tego czynu zabronionego dwóm uczestniczącym w zgwałceniu podmiotom. Ale w zestawieniu z treścią artykułu 197 paragraf 1 i 2, 155, 148, 278, 279 i jakimkolwiek innym przepisem typizującym jest to konstrukcja absolutnie wyjątkowa. I druga, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to regulacja zawarta w artykule 280 paragraf 2 kodeksu karnego, to kwalifikowana postać rozboju, w której in fine pojawia się sformułowanie lub wspólnie z inną osobą, jeśli działa wspólnie z inną osobą, która posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem albo środkiem obezwładniającym. Po raz kolejny pojawia się w artykule statuującym typ przestępstwa, zamieszczonym w części szczególnej, odniesienie do współuczestniczenia w popełnieniu przestępstwa przez dwie lub więcej osób, określające autonomiczne podstawy do odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa. To, co bardzo ważne, to świadomość, że tego rodzaju rozwiązania mają charakter absolutnie wyjątkowy. Standardowo konstrukcje typizujące
nastawione są na popełnienie przestępstwa przez jedną działającą samodzielnie osobę. Nie obejmują przestępczego współdziałania. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu dojdzie się do wniosku, że tak wyznaczony zakres odpowiedzialności, obejmujący zasadniczo wyłącznie zachowanie sprawcy pojedynczego, bezpośredniego, bez możliwości pociągania do odpowiedzialności za przestępcze współdziałanie, jest wykreślony zbyt wąsko i nie straci się z pola widzenia oświeceniowej reguły, wedle której wszelkie podstawy odpowiedzialności karnej muszą być określone w ustawie, a jeśli ich nie ma, to do odpowiedzialności karnej pociągać się nie da, to pojawi się pytanie, w jaki sposób, w jakim zakresie podstawy odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa należy uregulować. I to pytanie w sposób nieprawdopodobnie intensywny analizowano na przestrzeni całego XIX wieku, poszukując odpowiedzi na potrzebę modelowego opisania i technicznego uregulowania podstaw odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa. Punktem wyjścia w nowożytnym ujęciu prawa karnego jest model określenia podstaw odpowiedzialności karnej i jej kryminalno-politycznej istoty i filozoficznego uzasadnienia, nazwany mianem teorii udziału w cudzym przestępstwie. Teilnahme an der Tat einen anderen. Udział w cudzym przestępstwie jako koncepcja bazowa. Na czym polega? Otóż jeśli za punkt wyjścia przyjmie się zawarte w ustawie opisy zachowań karalnych nastawione na jedno zachowanie jednej osoby i uzna, że tak wyznaczony zakres odpowiedzialności jest niezupełny, ponieważ w popełnieniu przestępstwa polegającego na uśmierceniu innej osoby, zaborze cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia, może brać udział więcej, uczestniczyć więcej niż jedna osoba, to fundamentalne pytanie, jakie należy rozstrzygnąć, sprowadza się do tego, za co odpowiadać ma współdziałający w popełnieniu przestępstwa. Przy czym pytanie to, a więc próba ustalenia, za co odpowiadać ma współuczestniczący, współdziałający w popełnieniu przestępstwa, było formułowane w szczególnym uwikłaniu. Otóż dostrzegano, że zasadniczym problemem w zakresie podstaw odpowiedzialności karnej przy oświeceniowym, gwarancyjnym podejściu jest to, co łączy się z bardzo szczególnymi przypadkami współdziałania. Takimi, które polegają na wzbudzeniu impulsu woli prowadzącego do popełnienia przestępstwa przez inną osobę, nakłonieniu jej, namówieniu, zmuszeniu, poleceniu, jakkolwiek by tego nie określać, do realizacji znamion przestępczego zachowania, czegoś, co odpowiadałoby współczesnej istocie podżegania albo na takiej formie, która jest ułatwieniem popełnienia przestępstwa przez kogoś innego. Czyli odpowiada istocie pomocnictwa. Chodziło zatem o taki układ konfiguracji co najmniej dwuosobowej jako punkt wyjścia dla prowadzonych rozważań, w których sprawca realizował przestępstwo samodzielnie, własnym zachowaniem i na tym etapie nie współuczestniczyła w jego zachowaniu żadna inna osoba, ale na etapie poprzedzającym objawiał się inny współuczestniczący, który albo uruchamiał impuls woli sprawcy, bo go nakłaniał do tego, żeby popełnił przestępstwo i czynił to skutecznie, albo użyczał mu narzędzia, udzielał rad lub w jakikolwiek inny sposób stwarzał możliwość do popełnienia przestępstwa. Innymi słowy, pytanie o zakres, granice i podstawy odpowiedzialności za współuczestniczenie w popełnieniu przestępstwa
łączono zasadniczo z takimi formami współdziałania, które odpowiadają istocie podżegania lub pomocnictwa. Tak sformułowane pytania, głównie stawiane w nurcie niemieckich analiz poświęconych dogmatyce i teorii prawa karnego, a także analizą z zakresu kryminalno-politycznego, prowadziło do bardzo specyficznego sposobu rozstrzygania tej kwestii. Po pierwsze, myśląc o odpowiedzialności za współuczestniczenie, współdziałanie w popełnieniu przestępstwa, widziano związany z współdziałaniem problem w specyficznym kontekście. Zachowanie stanowiące realizację znamion przestępstwa popełniał jeden ze współdziałających. Drugi współuczestniczył w jego zachowaniu w ten sposób, że albo go do jego popełnienia skłaniał, albo jego popełnienie umożliwiał lub ułatwiał. To jest bardzo ważna perspektywa, ponieważ ona pozwoli zrozumieć założenie, na którym Niemcy nabudowali koncepcję udziału w cudzym przestępstwie. Jeśli spojrzy się na to w ten sposób, to naturalnie samo ujęcie zagadnienia prowadzi nas do wniosku, że przestępstwo jest jedno i popełnił je ten, którego albo nakłoniono, albo któremu ułatwiono zrealizowanie określonego zachowania stanowiącego realizację znamion czynu zabronionego. Nie dwa przestępstwa, ale jedno przestępstwo. W tym przestępstwie, którego głównym aktorem, głównym sprawcą jest podmiot dopuszczający się zachowania wypełniającego istotę czynu realizującego znamiona, współuczestniczy, współdziała jeszcze inna osoba. W taki sposób, że głównego aktora nakłania, skłania, popycha do popełnienia tego przestępstwa, działa zatem w charakterze podżegacza, albo w taki sposób, że głównemu aktorowi ułatwia, umożliwia, pomaga do tego, żeby zachowanie stanowiące realizację znamion czynu zabronionego wypełnił. Jeśli przyjmie się perspektywę, że przestępstwo jest jedno, to ten, który nakłonił do jego popełnienia jego rzeczywistego sprawcę, albo ten, który rzeczywistemu sprawcy pomógł do popełnienia, odpowiadać ma za udział w tym przestępstwie. Nie za własne przestępstwo. Nakłonienie nie było postrzegane jako coś autonomicznego, ale jako wkład w zachowanie sprawcy przestępstwa. Ułatwienie nie było postrzegane jako coś, co jest autonomiczne, ale jest uczestniczeniem, udziałem w popełnieniu przestępstwa przez kogoś innego. Stąd założenie, jeśli rozstrzygać kwestię odpowiedzialności za współuczestniczenie w popełnieniu przestępstwa, to fundamentalne jest przyjęcie, że mówimy o odpowiedzialności za jedno przestępstwo, i mówimy o odpowiedzialności, która uzupełnia odpowiedzialność sprawcy głównego bezpośredniego. Ten, który wypełnia swoim zachowaniem znamiona czynu zabronionego, to jest ów niemiecki Haupttäter, główny sprawca. W jego przestępstwie może wziąć udział, może uczestniczyć ten, który go do niego nakłonił, lub ten, który ułatwił mu popełnienie tego przestępstwa. Ale ani nakłaniający, ani ułatwiający nie mają samodzielnego statusu. Sens ich odpowiedzialności, jej zakres zasadza się na odpowiedzialności sprawcy głównego. Nie jest to odpowiedzialność samodzielna, ale odpowiedzialność zależna. Wróćmy na moment do tego, co Niemcy mówią na temat odpowiedzialności karnej w tym zakresie. To jest odpowiedzialność za udział w cudzym przestępstwie. Teilnahme an der Tat einen anderen. Nazwa oddająca dokładnie to,
co przyjęto za podstawę odpowiedzialności w przypadku współdziałania. Przestępstwo popełniane jest przez sprawcę głównego, który działa jako sprawca pojedynczy bezpośredni. W tym przestępstwie współuczestniczą, dokładnie jak są Niemcy, biorą udział inne podmioty nakłaniające lub ułatwiające jego popełnienie. Jeśli chcemy te inne podmioty pociągnąć do odpowiedzialności karnej, to uczynić to musimy w związku z przestępstwem popełnionym przez sprawcę głównego. Bezprawie nakłaniającego lub ułatwiającego wywodzone jest z czynu bezpośredniego wykonawcy. Odpowiedzialność jest odpowiedzialnością za współuczestniczenie, współudział, wzięcie udziału w popełnieniu przestępstwa przez sprawcę głównego. Jest niesamoistna. Z tych założeń wywiedziono wniosek, współdziałanie w popełnieniu przestępstwa musi być oparte na uzależnieniu odpowiedzialności współuczestniczących w popełnieniu przestępstwa od odpowiedzialności sprawcy głównego. Zresztą ta strukturalizacja ról jest tutaj również bardzo wyraźnie widoczna. Ten, którego się nakłania lub ten, któremu się ułatwia, to jest sprawca główny. W jego czynie przestępczym współuczestniczą, biorą udział nakłaniający i ułatwiający. I ich odpowiedzialność karna zasadza się i wynika z tego, co łączy się z odpowiedzialnością sprawcy głównego. Musi być z założenia akcesoryjna. Bezprawie nakłaniającego lub ułatwiającego jest zaczerpnięte z bezprawia czynu popełnianego przez sprawcę głównego. To rozumowanie, które jest z jednej strony opisem pewnych odmian przestępczego współdziałania, z drugiej strony wyrazem filozoficznych i aksjologicznych założeń, prowadziło Niemców do twierdzenia, odpowiedzialność za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa musi być oparta na zasadzie akcesoryjności, uzależnienia. Przy czym w punkcie wyjścia koncepcja udziału w cudzym przestępstwie zakładała pełną akcesoryjność, kwantytatywną i kwalitatywną, ilościową i jakościową. Skoro bezprawie nakłaniającego lub ułatwiającego, biorących udział w popełnieniu przestępstwa przez inną osobę, czerpiemy i ono wynika z zachowania popełnionego przez tę inną osobę sprawcy głównego, to odpowiedzialność współuczestniczącego w popełnieniu jego przestępstwa, podżegacza lub pomocnika, możliwa jest wtedy i tylko wtedy, jeżeli sprawca główny pociągany będzie do odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność współdziałającego jest bowiem odpowiedzialnością za udział w popełnieniu cudzego przestępstwa. Podżegacz lub pomocnik nie popełniają własnego czynu stanowiącego przestępstwo. Uczestniczą w popełnieniu przestępstwa przez inną osobę. Z tego zależność, akcesoryjność. Wymagano dla odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo nie tylko tego, żeby sprawca bezpośredni zrealizował swoje zachowanie, czyli dokonał czynu zabronionego, ale również i tego, by można było mu przypisać winę i pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Dopiero przy spełnieniu tych warunków otwierała się możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za udział w przestępstwie sprawcy bezpośredniego, podżegacza lub pomocnika. O tym modelu Niemcy w analizach, które prowadzili wielokrotnie, powiedzą, że był to model oparty na regule strenge accessorität, ścisłej, sztywnej, daleko idącej, bezwyjątkowej akcesoryjności. Proszę zauważyć, że jakikolwiek wyłom w zakresie przesłanek odpowiedzialności sprawcy bezpośredniego
powodował wyłączenie odpowiedzialności współdziałających w popełnieniu z nim przestępstwa, a więc takich, których określa się mianem biorących udział. Ścisła akcesoryjność wymagała dojścia do etapu dokonania przez sprawcę bezpośredniego i spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności karnej po jego stronie, skutkujących przypisaniem odpowiedzialności karnej sprawcy głównemu. Brak któregokolwiek z elementów i wyłączenie odpowiedzialności karnej sprawcy głównego powodowało brak możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej podżegacza lub pomocnika. Ścisła, bezwzględna akcesoryjność, wąsko zakreślająca granice odpowiedzialności karnej za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa. Ale to, co chciałbym bardzo silnie zaakcentować, oparta na założeniu, że współdziałanie w popełnieniu przestępstwa nie ma samoistnego charakteru. Jego istota i sens łączy się z przestępstwem popełnionym przez inną osobę. Współdziałanie połączone jest z odpowiedzialnością sprawcy głównego bezpośredniego i możliwe jest tylko i wyłącznie w powiązaniu z zachowaniem i odpowiedzialnością sprawcy głównego bezpośredniego. Bez tych przesłanek, bez ich spełnienia, nie ma mowy o odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo. Te założenia zostały przyjęte za podstawę najpierw regulacji zawartej w bawarskim kodeksie karnym, to jest dokładnie połowa XIX wieku, a następnie przeniesione do rozwiązań zawartych w kodeksie karnym ogólnym dla Rzeszy Niemieckiej z 1871 roku. Przypomnę raz jeszcze, formalnie ta ustawa cały czas obowiązuje, chociaż w zakresie odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa, w tym również za kwestie dotyczące, czy w zakresie kwestii dotyczących akcesoryjności, została fundamentalnie zmieniona najpierw w latach 40. w okresie hitleryzmu, a następnie w roku 1975. Zasadniczo jednak model odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo opiera się na koncepcji udziału w cudzym przestępstwie. Zmieniony jest tylko zakres akcesoryjności. To, co chciałbym, byście Państwo przed świętami z tego wykładu wynieśli, to pojęcie akcesoryjności i jego źródła. To jest bezwzględne związanie odpowiedzialności współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego czy w popełnieniu przestępstwa z odpowiedzialnością jego sprawcy głównego. Zaczerpnięcie zawartości bezprawia z bezprawia sprawcy głównego i ścisła akcesoryjność, zarówno kwalitatywna, jak i kwantytatywna, nieprawdopodobnie daleko idące warunki związane z odpowiedzialnością współdziałających, które mają dalece niesamoistny charakter. To, czy sprawca główny bezpośredni jest podmiotem nadającym się do przypisania mu winy, czy też nie, nie ma żadnego związku z przesłankami odpowiedzialności nakłaniającego, czyli podżegacza, albo ułatwiającego, czyli pomocnika. A jednak w ujęciu koncepcji opartej na zasadzie ścisłej akcesoryjności, jeżeli sprawcy głównemu bezpośredniemu nie da się przypisać winy, a w konsekwencji pociągnąć go za czyn główny do odpowiedzialności karnej, nie ma mowy o odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo. Proszę zauważyć, że ze ścisłej akcesoryjności wynikało co najmniej kilka mankamentów tego rozwiązania. Po pierwsze, przypadkowy zakres odpowiedzialności i po drugie, jej całkowita niesamodzielność. Zasadniczo zakres odpowiedzialności biorącego udział w popełnieniu cudzego czynu współdziałającego uzależniony był od odpowiedzialności sprawcy głównego. To prowadziło do rozwiązań paradoksalnych, całkowicie nieintuicyjnych, godzących w sprawiedliwościowe odczucia. To pierwszy obszar wątpliwości związany z koncepcją udziału w cudzym przestępstwie. Jest i drugi. Otóż ona opierała się na założeniu, że współdziałanie w popełnieniu przestępstwa obejmuje wyłącznie coś, co nie jest sprawstwem, a więc podżeganie i pomocnictwo. Sama nazwa tej koncepcji, udział w cudzym przestępstwie, i terminologia, którą wykorzystywano dla określenia charakterystyki zachowań współuczestniczących w popełnieniu przestępstwa dwóch lub więcej osób, była tutaj znamienna. Proszę wybaczyć, ale raz jeszcze nawiążę do niemieckiej terminologii.
ten, któremu ułatwiano lub ten, którego nakłaniano do popełnienia przestępstwa, sprawca główny, był dokładnie tak określany. To był Haupttäter, podmiot, który sprawiał, realizował przestępstwo. Ten, który ułatwiał lub ten, który nakłaniał, no, był określany jako podżegacz lub pomocnik, Anstifter, nie sprawca. Podżegacza i pomocnika określano jako Teilnehmer, biorących udział w przestępstwie popełnianym przez sprawcę głównego. Z takiej strukturalizacji wynikało, że odpowiedzialność za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa odnosi się do takich fenomenów współuczestniczenia w popełnieniu przestępstwa wraz ze sprawcą innych osób, które nie są sprawstwem. Sprawcą jest tylko ten, który popełnia czyn zabroniony w wyniku nakłonienia lub w związku z tym, że ułatwiono jego popełnienie. Podżeganie i pomocnictwo to nie jest sprawstwo. To są niesprawcze formy współdziałania. I w punkcie wyjścia model udziału w cudzym przestępstwie określał podstawę odpowiedzialności karnej za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa w odniesieniu do niesprawczych form współdziałania. Podżeganie i pomocnictwo nie były traktowane jak sprawstwo, były powiązane, podporządkowane, stanowiły formę uczestniczenia w sprawstwie kogoś innego, ale same sprawstwem nie były. Były skrajnie akcesoryjne z tego powodu, że były sprawstwu głównemu podporządkowane, same sprawstwem nie będąc. Miały mankamenty związane ze skrajnym modelem akcesoryjności, a cała koncepcja dotknięta była jeszcze jedną wadą, mianowicie ograniczała współdziałanie w popełnieniu przestępstwa do niesprawczych form udziału w cudzym sprawstwie. I kompletnie nie dostrzegała, że współuczestniczenie w realizacji przestępczego zachowania obejmować może również i takie postaci, które nie polegają wyłącznie na nakłanianiu lub ułatwianiu popełnienia czynu zabronionego przez sprawcę głównego. Czy są czymś więcej, że wykazują cechy charakterystyczne dla sprawstwa. W pierwotnym założeniu koncepcja udziału w cudzym przestępstwie nie przewidywała przestrzeni dla sprawczych postaci współdziałania. I z tego powodu również ujęta była bardzo wąsko. Tak rozumiana koncepcja udziału w cudzym przestępstwie, w wersji obejmującej bez mała niezmodyfikowaną odmianę o pełnej akcesoryjności, stanowiła podstawę krytycznych rozważań prowadzonych przez Juliusza Makarewicza w dziele, o którym była dzisiaj mowa. Zasadnicza część rozważań zawartych w pracy Einführung in die Philosophie des Strafrechts to krytyczna analiza ograniczenia fenomenu współdziałania w popełnieniu przestępstwa do niesprawczych postaci współdziałania i oparcie zakresu i podstaw odpowiedzialności karnej na modelu skrajnego akcesoryjnego uzależnienia, czyli krytyka koncepcji Teilnahme w ujęciu pierwotnym, to istotny fragment rozważań Juliusza Makarewicza. I zanim życzył będę Państwu wszystkiego co dobre na święta, dodam jeszcze dwa zdania. Koncepcja udziału w cudzym przestępstwie w pierwotnym ujęciu była akcesoryjna w stopniu skrajnym. Była niesamodzielna i wykluczała jakąkolwiek formę indywidualizacji odpowiedzialności karnej. To powodowało, że podżegacz lub pomocnik, a więc biorący udział w popełnieniu cudzego przestępstwa, ponosili odpowiedzialność całkowicie zależną od odpowiedzialności sprawcy głównego. I w tym sensie Makarewicz uważał, że jest to rozwiązanie nie dające się pogodzić z zasadą indywidualizacji i subiektywizacji odpowiedzialności charakterystyczną dla współczesnego prawa karnego. W takim też zakresie koncepcja ta była poddawana krytyce. To pierwszy obszar. I drugi, nie obejmowała niczego poza niesprawczymi, sprowadzającymi się do podżegania lub pomocnictwa postaciami współdziałania w popełnieniu przestępstwa i z tego powodu, jakby niezależnie i samoistnie,
w oderwaniu od zarzutów naruszenia zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej i niezależności tej odpowiedzialności nawzajem. Miała wadę polegającą na zbyt wąskim wyznaczeniu granic odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa. Antytezą dla tej koncepcji było jej skrajne przeciwieństwo. O ile udział w cudzym przestępstwie opierał się na centralnej roli jednego głównego sprawcy, udziale w jego przestępstwie podżegacza lub pomocnika, którzy ponosili akcesoryjną odpowiedzialność za współuczestniczenie w sprawstwie cudzym, ale sami nie byli sprawcami, zaproponowano ujęcie dokładnie przeciwstawne, które postrzegało wszelkie formy współuczestniczenia w popełnieniu przestępstwa jako odmiany sprawstwa. W miejsce wąskiego rozumienia sprawstwa i niesprawczych polegających na podżeganiu i pomocnictwie form, w alternatywnym ujęciu wszystkie postaci współdziałania uznano za równe odmiany sprawstwa. Kończąc ten wykład, chciałbym tylko wskazać na nazwę alternatywnego ujęcia, to co jest antytezą dla udziału w cudzym przestępstwie, czyli dla koncepcji Teilnahme, to niemiecka konstrukcja jednolitego sprawstwa, Einheitstäter. Istota tego rozwiązania sprowadza się przede wszystkim do tego, że każdą formę współdziałania w popełnieniu przestępstwa uznaje za formę sprawczą i uniezależnia odpowiedzialność współdziałających wzajem od siebie. Usprawczenie każdej postaci współdziałania, czyli uczynienie jej odrębną postacią sprawstwa oraz skrajna niezależność, indywidualizacja odpowiedzialności każdego ze współdziałających to konstytutywne cechy modelu jednolitego sprawstwa, czyli teorii Einheitstäter. Do kilku uwag szczegółowych dotyczących tego modelu i opowieści, jak zbudował swoją koncepcję Juliusz Makarewicz, wykorzystując cechy konstytutywne zarówno udziału w cudzym przestępstwie, jak i jednolitego sprawstwa, wrócimy po świętach Bożego Narodzenia i w nowym 2021 roku. Kończąc, nie pozostaje mi nic innego, jak podzielić się z Państwem króciutką refleksją związaną z momentem, w którym zamykamy rozważania dotyczące problematyki odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, kończył będzie się 2020 rok. Bardzo szczególny, kłopotliwy, nieprawdopodobnie nas ograniczający, ale też i tworzący wyzwania, które być może oznaczać będą radykalne zmiany otaczającego nas świata następujące w nieprawdopodobnym tempie. To napawać może pewną nadzieją. Obok wszelkich lęków, które każdemu z nas towarzyszą, gdy nie są to lęki o samych siebie, to bywają często lękami o naszych najbliższych. Obok wątpliwości dotyczących tego, jak wyglądać będą perspektywy na naszą przyszłość. Obok niepewności pojawia się nadzieja. I to wcale nie tylko ta i nie przede wszystkim ta, która łączy się ze szczepionką, która być może okaże się cudownym i skutecznym remedium dla owego wirusa, ale z tym, co niesie wskazane przeze mnie przed chwilą wyzwania i otwiera perspektywy dla Państwa, bo są to perspektywy dla ludzi z otwartą głową, dobrze wykształconych, śmiałych, młodych i zdeterminowanych. Ja głęboko wierzę, że ze wszystkiego, co jest dla nas źródłem kłopotu i perturbacji, ze wszystkiego, co stanowi powód dla przygnębienia i zniechęcenia, ostatecznie jesteśmy w stanie, każdy z nas na własną miarę i własne potrzeby, ale i wszyscy razem dla siebie wspólnie, viribus unitis, wyciągnąć coś, co motywuje, wyciągnąć coś, co pcha nas do przodu. Odnaleźć wyzwania, którym postaramy się sprostać. Chciałbym, byście Państwo, siadając do wigilijnego stołu, inaczej niż do tej pory, być może w zdecydowanie węższym gronie, wspominając tęsknoty dla tych, których nie będzie bezpośrednio przy nas, mieli gdzieś na dnie duszy to głębokie przeświadczenie,
że wszystko, co stanowi dla nas wyzwanie i powoduje, że przyginamy się pod ciężarem otaczającego nas losu, to zarazem instrument, który otwiera nieprawdopodobne perspektywy na przyszłość. Życzę Państwu nadziei, życzę Państwu radości, życzę Państwu siły, życzę Państwu optymizmu, życzę Państwu dobrych świąt Bożego Narodzenia, zdrowych świąt Bożego Narodzenia, co w tym szczególnym okresie brzmi zupełnie inaczej niż życzenia, które składaliśmy sobie wielokrotnie wcześniej. Zdrowych świąt brzmiało z lekka sztampowo. Dzisiaj brzmi jak prawdziwe, najistotniejsze życzenie. Zdrowia, spokoju, radości i optymizmu na święta dla każdego z Państwa i dla Waszych bliskich. To coś, co chciałbym przekazać, kończąc spotkania w 2020 roku i wyrazić nadzieję, że jakkolwiek w 2021 spotkamy się znowu za pośrednictwem urządzeń służących do komunikowania się na odległość, to chciałbym wierzyć, że wcześniej, a nie później, nadejdzie ten moment, kiedy będę mógł stanąć w sali wykładowej, a Państwo chociażby na ten jeden pierwszy wykład zechcecie tłumnie przybyć. Będzie to symboliczne odtrąbienie końca czegoś, co nieprawdopodobnie istotnie wpłynęło na nasze dotychczasowe życie. Dobrych świąt i do zobaczenia w styczniu 2021. Bardzo dziękuję.